Dzień dobry. W kolejnych odcinkach opowiem Wam o jednej z metod terapii padaczki lekoopornej – diecie ketogennej. Jeżeli podczas oglądania filmów będziecie mieli pytania, zapiszcie je i na kolejnej wizycie w ośrodku nie zapomnijcie ich zadać. Gotowi? Zaczynamy! Jak moje dziecko będzie się czuło? Jak w każdej formie leczenia, każde dziecko reaguje inaczej. Większość znosi dietę bardzo dobrze. Niekiedy dzieci na początku czują się senne i osłabione, co przeważnie mija z czasem, na ogół do 2 tygodni. Część dzieci natomiast może być bardziej pobudzona i nadaktywna. Czy moje dziecko będzie odczuwało głód? Pomimo, że posiłki wyglądają na małe, dostarczają odpowiednią ilość kalorii. Tak więc dziecko nie powinno odczuwać głodu. Ponadto posiłki z dużą zawartością tłuszczów dłużej zostają w żołądku, a obecność ketonów we krwi także zmniejsza uczucie głodu. Lekarz i dietetyk obliczą dokładnie dzienne zapotrzebowanie energetyczne Twojego dziecka, aby przyjmowane posiłki w pełni odpowiadały jego potrzebom. Jakie mogą być działania niepożądane przy stosowaniu diety? Działania niepożądane są na ogół niegroźne i łatwe do opanowania. Na początku diety u części dzieci może wystąpić gorsze samopoczucie, senność, wymioty, niechęć do jedzenia, ból brzuszka, spadek poziomu cukru czy zwiększone zakwaszenie krwi. Jeśli dziecko ma wprowadzaną dietę w szpitalu, łatwo te objawy rozpoznać i leczyć. W trakcie stosowania diety dość często występują zaparcia, które wymagają odpowiedniego postępowania. U około 6% dzieci, a szczególnie u niemowląt, może wystąpić kamica nerkowa. Można jej zapobiegać poprzez podawanie na zlecenie lekarza leków zmieniających odczyn moczu. U młodszych dzieci przy dłuższym stosowaniu diety ketogennej może wystąpić spowolnienie wzrostu. Wszystkie dzieci w trakcie terapii dietą ketogenną są bardzo dokładnie obserwowane pod kątem możliwości pojawienia się działań niepożądanych przez lekarza prowadzącego, a także prowadzone jest zapobiegające im postępowanie. Czy moje dziecko zacznie tyć? Przy prawidłowo obliczonej liczbie kalorii dziecko nie będzie nadmiernie przybierać na wadze. W trakcie całego leczenia waga i wzrost są systematycznie monitorowane. Czy dieta szkodzi sercu? Dotychczasowe badania nie wskazują na większe zagrożenie chorobami układu krążenia u osób leczonych w przeszłości dietą ketogenną. Poziomy cholesterolu i trójglicerydów są ściśle monitorowane w trakcie stosowania diety, a ich nadmierny wzrost obserwowany jest niezbyt często. Jeśli jednak wystąpi, można dość łatwo temu zaradzić.